Witam Państwa z hotelu Ukraina w Symferopolu na Krymie. Hotel Ukraina nawet się nazywa po ukraińsku, w dalszym ciągu Ukraina i pisze się po ukraińsku, więc nic strasznego się z Ukrainą tutaj nie stało. Jestem na zaproszenie oficjalnych władz Republiki Autonomicznej Krymu, o czym znam sprawę tam jutro, nie wiem kiedy to będzie puszczone, więc może tego samego dnia co teraz Państwo to zobaczą. Natomiast oczywiście ostatnią rzeczą, jaką byśmy zrobili tutaj z panem Piotrem Byczkowskim, że to uwierzenie w to, co mówią władze, w związku z czym wybraliśmy się w roli Haruna al-Raszyda z panią zresztą Lilianą Morzyczkową po ludziach popytać sobie, co oni sądzą o sytuacji na Krymie. Wspominam, sytuacja dość dramatyczna, bo dopiero dzisiaj Ukraińcy włączyli prąd na mój przyjazd, bo parę dni temu został odcięty. No, Rosjanie się poprzedniego dnia włączyli, trochę prądu im dali, mają trochę własnych generatorów, także sytuacja jest opanowana. Mniej więcej 2/3 Symferopola już działa na prądzie. No i pytaliśmy się ludzi, co sądzą o sytuacji. Więc daję relację. To jest relacja ludzi z przystanku trolejbusowego. Kilkanaście osób żeśmy tam przepytali. To są oczywiście ludzie, ci, którzy są z elit, nie z przystanku trolejbusowych, są znacznie bardziej prorosyjscy, to jest pewne. Ale powiedzmy, co sądzi prosty, zwykli ludzie na ulicy, na przystanku. Więc tak, 2-4 osoby były tutaj wyraźnie prorosyjskie, zresztą 2 były pochodzenia chyba ormiańskiego, tak mi się wydaje. To były prorosyjskie do zdecydowania. To jest lepiej teraz niż za Rosji. Pan w wieku średnim, bardzo rzeczowy, oświadczył, że oczywiście lepiej jest teraz niż za Rosji. Nieco inaczej wygląda sytuacja z ludźmi młodymi, żeby powiedzieć, takie 3 pary młodych ludzi, którzy mieli takie opinie, że właściwie to teraz jest chyba trochę lepiej, ale nie było widać jakiegoś entuzjazmu, że teraz jakby wyraźnie lepiej, oczywiście lepiej, nie, nic takiego nie było. Nie było. Jednych, dwóch młodych ludzi pytaliśmy i oni tak właśnie mówili, że trudno powiedzieć, dlatego ożywili się i powiedzieli, że jest lepiej, bo oni są sportowcami. No to dla nas nie żaden argument, bo wiadomo, że Związek Sowiecki czy Niemcy hitlerowskie też na sport młodzieży dawały dużo pieniędzy, więc to nie jest argument, a właściwie kontrargument można powiedzieć za tym, że jest lepiej za Rosji. Natomiast to jest ciekawe. Pani Liana się spytała tych ludzi, jak to jest z tymi demonstracjami, bo media polskie podawały, że jak włączyli prąd, to niezadowolona ludność demonstrowała przeciwko władzom na Krymie, chcieli znów do Ukrainy i tak dalej. I tu ci młodzi ludzie, którzy mówili tak bardzo spokojnie, się nagle ożywili, bardzo tak mocno powiedzieli, absolutnie żadnych demonstracji nie było. Wszyscy na Krymie wiedzieliśmy, że prędzej czy później to nastąpi, bo to byśmy uzależnieni od Ukrainy, oni nam to zrobią, prawda? Jesteśmy nawet zadowoleni, że tak szybko Rosja zdoła przerzucić przez Cieśninę Kerczeńską, prawda, kabel i nas podłączyć. Nie się stało, to się stało, także absolutnie są to kłamstwa. I to widać, że ta propaganda proukraińska u nas stosowana, prawda, jest kłamliwa, zakłamana, bo ktoś tutaj mi na moim blogu na Facebooku zarzucił, że ja wierzę prasie rosyjskiej, a nie wierzę w polskie. No niestety doskonale wiem, jak kłamie prasa polska, ale zobaczcie, że ona kłamie mniej więcej tak samo we wszystkich, w tej sprawie, w sprawie Ukrainy, wszystkie media, czy to pisowskie, PO-owskie, SLD-owskie, mówią jednym głosem, prawda, i tak samo kłamią. No i tu na miejscu się przekonujemy, że są to jednak jednak kłamstwa. No, jutro będę rozmawiał z Tatarami, też oczywiście nie będę wierzył oficjalnym przywódcom, bo wiadomo, że z kolei część przywódców tatarskich uciekła na Ukrainę i tam też siedzi, więc trzeba będzie pogadać tak z Tatarami w Bachczysaraju, dokąd się wybieram, też na ulicy, także to jest niewiele, te 12% ludności, no, ale bardzo istotna, bo oni nie są ani Ukraińcy, ani Rosjanie, więc to warto by ich opinię znać. Chcę powiedzieć na zakończenie, bo nie chcę za długo gadać, że sytuacja przed przejściem Krymu do Rosji była następująca. Około 60-70% ludzi to byli ludzie deklarowali jako Rosjanie. 17% to byli ludzie, którzy mówili, że są to Ukraińcy mówiący po rosyjsku.
mówiący po rosyjsku, 10% to 12% to Ukraińcy i tyle samo między Tatarów. Także tak to wyglądało. No i jedna wypowiedź, o której pominąłem do tej pory, była charakterystyczna, bo to ludzie mówili, że rządzą właściwie ci sami ludzie. To było. To ci ludzie, którzy kiedyś mówili, że Ukraińcy mówiący po rosyjsku, oni po to się nazywali Ukraińcami, żeby być u władzy, bo to Ukraina rządziła, a teraz oni są Rosjanie i rządzą ci sami ludzie. I też nie wszyscy są z ich rządów jednak zadowoleni, bo to Putin daleko, a prawda, miejscowa władza tam potrafi dalej za skórę. Także o tym też trzeba pamiętać. Także zdecydowana większość tu jest ludzi prorosyjskich, dlatego i na ulicach oczywiście większość ludzi się opowiada tutaj za Rosją, a nie za Ukrainą. Po prostu jest tu znacznie więcej Rosjan i to trzeba sobie z tego znaczy znacznie więcej wyraźnie, 12-24 jest ponad 3/4 jest Rosjan na Krymie. No więc jak ktoś jest demokratą, no to trudno mu się dziwić, że Krym z radością i to większością 86% głosował w referendum za przejściem do Rosji. Bo to formalnie było tak, że najpierw Republika Autonomiczna Krymu ogłosiła niepodległość, zrobiła referendum i w wyniku referendum, prawda, jego zdaniem Władimir Putin łaskawie zgodził się przyjąć Krym do Rosji. Oczywiście to wszystko było zgrane z panem Putinem, prawda, to wiadomo, że byli zieloni ludzikowie, pilnowali porządku, żeby nie było zamieszania, także no, tam, żeby nie było żadnych niejasności, że to był jakiś bałagan, to było opracowane. No ale wola ludności jest zdecydowana. Jeżeli ktoś jest demokratą, ja nie jestem, ale jak ktoś jest demokratą, to musi przyjąć wiadomości, że większość Krymian chce być w związku z Rosją. Chcą być autonomicznie oczywiście, ale w związku z Rosją, a nie z Ukrainą. Bardzo ciekawe mówiły te dwie Ormianki, bo one mówiły, że nie chodzi o narodowość, tylko taki bałagan, jaki zrobił władze w Kijowie. Taka nieumiejętność rządzenia, prawda? I to ich najbardziej tutaj ubodło, bo oni by mogli żyć, bo Ukraińcy, no to trudno. Ten dekret o zniesieniu języka rosyjskiego został cofnięty, więc oni by to mogli przeżyć, no ale ten bałagan, jaki zrobiono na Krymie, to było nie do zniesienia. To chyba, nie wiem, czy panie Piotrze, chyba mniej więcej wszystko powiedziałem. Dzisiejszych tych słów wszystko. To dziękuję państwu, kłaniam się, do usłyszenia.